Cześć, siemanko, z tej strony Awira Esuso i witam Was serdecznie na moim kanale, a dzisiaj mamy odcinek informacyjny. Jednak jako pierwsze chciałam dodać, że jest to bardzo ważny odcinek informacyjny i bez zbędnego gadania powiem Wam, o czym chciałam powiedzieć. Po pierwsze, jeżeli widzieliście shortsa Stajemna na wakacjach, który już jest na moim kanale, no to koniecznie też go oglądajcie i to jest na podstawie tego shortsa. Na czas mojego wyjazdu na wakacje jest Stajenna, ponieważ ja wyjeżdżam dzisiaj w nocy o 23:00. Jadę do Holandii na 10 dni, więc po prostu w tym okresie czasu nie będą pojawiały się odcinki. No, dzisiaj jakoś widzicie, jeszcze się pojawiało, może jakiegoś jeszcze jednego shortsa wstawię, jak będę miała czas, bo muszę się już tak oficjalnie spakować, bo wczoraj już wiecie, też tak pakowałam się, więc jestem prawie spakowana, więc nie wiem, czy będę miała po prostu czas. Wiadomo, że ja nie jadę sama, no bo jednak no to są wakacje, to nie jest żadna praca, szkoła, ani nic takiego. Więc jakby no jadę z rodziną, z Kat SSO, o której mogę też troszeczkę poinformować, żeby nie musiała tego odcinka informacyjnego wstawiać. No bo ona jest jednak moją siostrą Kat SSO, możecie też wbić na jej kanał, ona jest troszeczkę ode mnie młodsza. Może nie troszeczkę, no ale jest. I po prostu mam nadzieję, że jeżeli ten odcineczek Wam się spodoba, chociaż nie wiem, no to nie jest jakieś nic wielkiego, że mówię o tym, że jadę na wakacje i daję Wam jakąś o tym po prostu informację. Ale jakby mam nadzieję, że Wam się podobało i zostawicie mi lajka w górę i subskrypcję. Na koniec chciałam jeszcze przypomnieć, żebyście koniecznie dołączali do mojego klubu Angry at this Bunch. Znajdziecie go na serwerze Thunder River. On ma 23 członków. Tutaj mogę troszeczkę przejrzeć kalendarz i troszeczkę zdradzić pocztę klubową, najzwyczajniejszą. I tutaj mamy jeszcze różne rzeczy, jakby reguły i tak dalej. Więc mam nadzieję, że Wam się podobało. Koniecznie polajkujecie, zasubskrybujecie i co? No więc... ostatnia informacja, którą chciałam dodać, że odcinki jakby nie pojawiały się dłużej niż te 10 dni. To po prostu to dlatego, że mam szkołę, no bo wiadomo, ja wracam 25. Jakby nie wiem, po co to też powiem, ale 29 mam ortodontę. Nie wiem, czy po prostu będę miała jakby czas na to, ale na pewno obiecuję Wam, że znajdę jakiś czas swojego jakby życia na to, żeby prowadzić ten kanał dalej, bo to tak naprawdę zepsuło mi to tylko wyjazd wakacyjny, ale wiadomo, no jak gdzieś trzeba pojechać, no nie? Czy polecieć? Jakby tak z ciekawości jeszcze powiem tak jakby ciekawostkę. Jeżeli jesteście może ciekawi na ten temat, że leciała właśnie samolotem, ja mieszkam w Siedlcach i po prostu siedlę do Warszawy. Muszę pojechać później z Warszawy na lotnisko w Modlinie. I po prostu no z tego lotniska będę musiała jechać, lecieć samolotem. No, więc jakby to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się spodobało i troszeczkę Wam powiedziałam o tym, co się wydarzy przed najbliższy czas. I właśnie no, żebyście się nie zdziwili, że nie będą się pojawiały odcineczki. Także to by było na tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Jeszcze raz papatki.